Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? No musielibyśmy zobaczyć, co ten pojazd. Mamy pojazd, mamy tam jakąś grupę pieszych idących, prawda? To już wyprzedzanie odpada, no bo nie ma miejsca na wyprzedzanie. To w tym momencie nie będziemy wyprzedzali, no bo sytuacja jest niebezpieczna. Ja powiedziałem, grupa pieszych, idzie jakiś człowiek, prawda? I zwróćcie uwagę, ten pieszy poruszający się prawidłowo, on nas może nie widzieć. Musimy wziąć poprawkę, że tym pieszym może być na przykład osoba głucha. Może nas nie słyszeć, że my dojeżdżamy, prawda? To też weźmy poprawkę. Zrezygnujmy z tego manewru, z manewru wyprzedzania. Za moment będzie sytuacja klarowna, to będziemy wyprzedzani.